dotarło do mnie, że ludziom nie należy mówić prawdy, na którą nie są przygotowani. Że jeżeli chcesz człowiekowi powiedzieć prawdę, to należy wpierw go na tę prawdę przygotować. Gdyż większość prawd, nawet tych prawdziwych, może być dla człowieka szokująca lub bolesna. I jak się zastanawiałem nad tym, to większość prawd, do których doszedłem w życiu, one się nie nadają do powtórzenia, bo są zbyt prawdziwe i zbyt odbiegają od normalnego widzenia świata. I jedną z takich prawd, które odkryłem, ale udostępnię, to jest to, że tak jak ludziom nie należy mówić prawdy, to tym bardziej nie wolno mówić do kobiety tego, czego ona nie oczekuje. Jeżeli, drogi oglądaczu, powiesz kobiecie coś, na co ona nie jest przygotowana, gorzej, co ona nie oczekuje w ogóle, że od ciebie usłyszy, to straciłeś. I dlatego w żadnym razie nie wpadnij na jakiś taki dziki pomysł, żeby kobietę zaskoczyć chociażby swoim wyznaniem. Nawet wyznaniem pozytywnym. Nawet jak kobiecie byś powiedział, że ją kochasz, a ona nie byłaby na to przygotowana, nie oczekiwałaby tego od ciebie, to straciłeś. I dlatego, kochani, jeżeli chcesz powiedzieć coś kobiecie, coś ważnego, to ją przygotuj na to, żeby ona tego oczekiwała.